Nauczanie domowe, 18 sierpnia, Księga Sędziów, rozdział 9, wersety od 6 do 15. Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Milo zgromadził się i przyszedł pod dąb, gdzie stała stela w Sychem. Ogłosili Abimeleka królem. Doniesiono o tym Jotamowi, który poszedłszy stanął na szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos tak do nich wołał. Posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do Oliwki, króluj nad nami. Odpowiedziała im Oliwka, czyż mam się wyrzec mojej oliwy, która służy czci bogów i ludzi, by pójść i kołysać się ponad drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do figowca. Chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedział im figowiec, czy mam się wyrzec mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego, chodź ty i króluj nad nami. Krzew winny im odpowiedział, czy mam się wyrzec mojego soku rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego, chodź ty i króluj nad nami. Odpowiedział krzew cierniowy drzewom, jeśli naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w moim cieniu. A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i spali cedry libańskie. Opowieść, którą posłużył się Jotam, jest jedną z dwóch bajek, które znalazły się w Biblii. Warto przy tym wspomnieć o różnych właśnie gatunkach literackich, różnych rodzajach, które w Biblii się znajdują. Czytając ją, musimy to rozumieć. Na przykład pierwszy przekaz o stworzeniu jest pieśnią, a nie notatką historyczną. Na przykład mamy wiele listów czy opowieści dydaktycznych i jeżeli rozumiemy, jaki gatunek literacki mamy przed sobą, wtedy nie następuje nadinterpretacja albo błędna interpretacja czytanego tekstu. Ta bajka to sposób, w jaki Jotam przekazał pewne prawdy mieszkańcom Sychem. Opowiedział ją bowiem po tym, jak mieszkańcy tego miasta wybrali Abimeleka królem. Bajka ta obnaża słabe strony demokracji. Po pierwsze, demaskuje ułudę myślenia, że demokracja jest antidotum na wszystkie społeczne problemy. Fakt, iż ktoś został wybrany w głosowaniu i większość zgadza się na czyjeś rządzenie, nie chroni nas od społecznej głupoty czy absurdalnych rozwiązań typu wszystkie drzewa mają zmieścić się w cieniu jednego krzaka. Mają się podporządkować i dostosować do kształtu, wyglądu, myślenia i działania właśnie tego ciernia. Po drugie, ukazuje opłakane konsekwencje braku zaangażowania się ze strony obdarowanych. Oliwka, figowiec, winna latorość zrezygnowały z pełnienia funkcji i podjęcia się odpowiedzialności. Zrezygnowały ze społecznej roli, którą powinny pełnić. I urząd wziął najgorszy z możliwych. Cierniowy krzak. Dlaczego tak się stało? Bo inni się wymówili. Bo inni powiedzieli, to nie jest moja sprawa. Ja się nie chcę tym zajmować. I na czele stanęła z najgorsza z możliwych roślin do przewodzenia. I po trzecie, widzimy tu, że zły wybór zniszczy przede wszystkim głosujących na nieodpowiednią osobę. Ale ogień z ciernia spali także libańskie cedry, czyli sąsiadów. I rzeczywiście tak się stało. Ci, którzy wybrali Abimeleka królem, potem weszli z nim w konflikt, co spowodowało, że Abimelek stłumił bunt i wybił wszystkich mieszkańców tego miasta.
tych, którzy go wybrali, na niego głosowali i demokratycznie postawili go na czele swojego miasta. Zły wybór najpierw zniszczy tych, którzy źle głosowali, na niewłaściwą osobę. I po drugie, w tym względzie rzeczywiście Abimelek rozpoczął wojnę z miastem Tebes. Wciągnął w ten ogień sąsiadów, tych, którzy mieszkali obok. Gdy patrzymy na tę prostą bajkę, widzimy, ile mądrości tutaj zostało zawartych. Tak jak monarchia absolutna ma swoje ewidentne wady, tak samo demokracja absolutna ma swoje ewidentne wady. Widać, i tu trzeba to dopowiedzieć, że nie można zrezygnować z takich rzeczywistości jak moralność, zdrowy rozsądek, wartości. To są rzeczywistości, które mogą nas chronić w tej rzeczywistości społecznej. Musi być moralność, a nie do absurdu doprowadzona samowola, czyli źle rozumiana wolność. Zdrowy rozsądek, a nie twierdzenie, że wszystko można przegłosować, nawet najgłupsze ustawy. I wartości, na których zbudowana jest cywilizacja, a nie wygoda czy jakiś w tej chwili prywatny, krótkowzroczny interes. Bóg dał nam świat, byśmy nim mądrze zarządzali, także w sprawach społecznych. Czytając tę bajkę, my sami uczmy się, aby dokonywać mądrych wyborów, opierać się na wartości i żyć według Bożych zasad, które nas też kształtują w każdej dziedzinie życia.